Tutaj na też wielką pochwałę zasługuje Krzysiek Kilian, który również chce. No i widzieliśmy właśnie Macieja Wołkowa, reprezentant Białorusi, ale to Rosjanin z urodzenia, wielki talent. No i ten, który jest rewelacją tego sezonu, Ernst Obiena. W hali. Z reguły ten drugi bieg po biegu eliminacyjnym jest biegiem lepszym. Zawodnik jest wtedy pewniejszy, rozgrzany, wie już, jakie błędy popełnił. Zatem można spodziewać się rezultatów nieco lepszych. No i Ernest Obiena. Oglądaliśmy go. W tym roku ustanowił rekord Tajwanu. Prezentuje się Filipin. Reprezentuje się w tym sezonie bardzo dobrze. Filipińczyk trenuje u Witalija Pietrowa, który kiedyś miał Siergieja Bubkę. Przede wszystkim rozpoczął swoją przygodę, a właściwie z nim rozpoczęła swoją przygodę Jelena Isinbajewa. Tam Giuseppe Cibilisco. Giuseppe Cibilisco, wielu fantastycznych skoczków o tyczce. No i popatrzmy na Filipińczyka, który rzeczywiście imponuje takim dynamicznym rozbiegiem, szybkość, oczywiście siła, z jaką atakuje się tyczkę, jest pochodną także szybkości. Siła ma zarazy przyspieszenia, a zatem nie tylko potężna postawa, nie tylko muskulatura, ale także szybkość na rozbiegu, a nawet może przede wszystkim szybkość jest tutaj niezwykle ważnym elementem. Filipińczyk rzeczywiście jest szybki na rozbiegu, jest też wysokim zawodnikiem. No i praca z Witalijem Pietrowem pokazuje, że idealnie posiada te wszystkie tajniki techniczne, jeśli chodzi właśnie o skok o tyczce. Fantastycznie zachowuje się też nad poprzeczką. Bardzo będzie mierzyła się z tą wysokością. Obiena jest gotowy. Zaczął od 5.40. W pięknym stylu pokonał. No i rusza. Mówił Jarek o nim, że jest szybki, no bo jest. Jest wysoki. Piękna technika. No i przeleciał nad tą poprzeczką, jakby tam było 5 metrów, a nie 5,60. Dzisiaj dobrze prezentuje się Obiena. Świetnie wyglądał Kendricks. Piotrek Lisek w tym swoim pierwszym skoku też bardzo przyzwoicie, zatem... Przewał. Rozmawialiśmy około 20-30 minut. Tymczasem właśnie Matwiej spokojnie wykonywał ćwiczenia gimnastyczne, rozciągające, biegał, przyspieszenia. To wszystko robił tak, jak gdyby to już opanował, to było dla niego. A teraz rewelacja tego sezonu Obiena, Filipińczyk, który no, stał się gwiazdą, wycofuje się, ale będzie miał jeszcze szansę, jeśli oczywiście nie upłynie czas przeznaczony na to, by rozpocząć tę próbę, a tego czasu zostaje mu niewiele, bo ledwie kilkanaście sekund, ale być może jeszcze pokusi się o to, by spróbować zaatakować kolejną wysokość 5 metrów i 72 centymetry. W tym sezonie rekord Filipin ustanowił 5,80. Mówiłem, że jest gwiazdą, jest bardzo popularną postacią w świecie filipińskiego sportu. No nie udało się. No tak czasami się dzieje, że nie wiedzieć dlaczego nie pasuje rozbieg. Kto ma nie wiedzieć, jak nie ty? Przecież biegałeś, wykonałeś tych rozbiegów tysiące. Ja mam na myśli zawodnika. Ja wiem, dlaczego tak się dzieje. To jest kwestia rytmu, braku wiary. Mam na wysokości 5,72. Oj, będzie dzisiaj walka w skoku o tyczce na wysokich lotach. Jest Obiena. Będziemy mieli ten skok z odtworzenia, zatem... No i popatrzmy, jak skacze. Przede wszystkim, jak dynamicznie na rozbiegu. Coraz szybciej, coraz odważniej, coraz dynamiczne i ładne osadzenie. Atakuje tyczki. Proszę zobaczyć, on właściwie w sposób taki lekki, choć nie ulega wątpliwości, że przygotowanie gimnastyczne jest tutaj na najwyższym poziomie. Tak, założenie rzeczywiście w rytmie idealnie. Później ta tyczka go tak jakby strzelała. On właściwie w pewnym momencie traci z nią kontakt i idealnie wie, jak się w powietrzu zachować. No, to już jest sztuka. W tym roku Obiena radzi sobie doskonale. Filipińczyk poprawił rekord Filipin. No i do tego... Zwykle ważne jest zdrowie. Są informacje o takich niuansach, które doskwierają, dolegają. Patrzymy na tymczasem na Ernesta Obienę. Rewelacyjnie skaczący chłopak, już 5 metrów i 72 centymetry, teraz 5 metrów i 80 centymetrów, a zatem atak na wyrównanie rekordu Filipin. Tak, rzeczywiście u niego widać tą łatwość skakania i się udaje, wyrównuje życie. Rewelacyjnie skacze Filipińczyk. Proszę zobaczyć, jak w Berlinie tę wysokość pokonywał, skakał, cieszył się z radości, a teraz można powiedzieć, tak to się robi. Tak jest, myśli chyba o żeby to jeszcze poprawić. Rzeczywiście, dzisiaj to chyba z największą łatwością obok sama Kendricksa to dzisiaj mu wychodzi, wszystko mu tu pasuje. No i miejmy nadzieję, że będzie fruwał jeszcze wyżej. Tutaj trochę szczęścia było, ale udało się, poprzeczka została.
liczyliśmy na to, że biegł na 60 metrów przez płotki mężczyzn, który już się zakończył, przypomnijmy, wygranym przez Jareda Eatona. Powalczy o być może pierwsze miejsce Damian Czekiczuki za Piotra Liska. Kolejna okazja Copernicus Cup. Także zawody transmitowane od 17.30 w środę na antenie TVP Sport i na stronie tvpsport.pl. Jeszcze ciekawsza obsada, jeszcze więcej Więcej gwiazd. Konkurencji przede wszystkim. Mamy więcej biegów, biegamy dookoła, także zobaczymy więcej naszych gwiazd. Gwiazd światowej lekkiej atletyki, bo to najwyższa ranga, złoty ten krąg. No i miejmy nadzieję, że w tych naszych konkurencjach, które tutaj mamy, także będziemy się poprawiać już finalnie w tym terenie, gdzie będą walczyć nasi reprezentanci na początku marca o medale Mistrzostw Europy, a tutaj Obiena walczy o rekord życiowy, o rekord Filipin. No właśnie, 5 metrów i 80 centymetrów już na jego koncie dwukrotnie jest. Teraz 5 metrów i 86 centymetrów. Druga próba Filipińczyka na tej wysokości. Dołączył do gwiazd światowej lekkiej atletyki, bo 5,80 zaliczone w pierwszym skoku może dać naprawdę wysoką lokatę na naprawdę wartościowej imprezie. Niewiele brakuje mu, ale imponuje Filipińczyk taką odwagą na rozbiegu, a zatem ten ruch jednostajnie przyspieszony. On nie ma obawy. Odwaga to jest coś, na co wielokrotnie zwracają trenerzy. Sławek Kalinczyk tylko podkreśla, nie może sami. Tymczasem popatrzmy na Obienę. I trzecia próba na wysokości 5 metrów i 86 centymetrów. Filipińczyk walczy o pozostanie w konkursie. Jest! Pięknie! Filipińczyk cieszy się jak w Berlinie, będzie kochał Polskę, będzie chciał tutaj przyjeżdżać, dokonuje rzeczy niesamowitych. 5 metrów i 62 centymetry. Taki rekord Filipin był przed rozpoczęciem tych zawodów kalowych, a teraz 5 metrów i 86 centymetrów. I jaki zapas! Tak, rzeczywiście bardzo płynne pchnięcie, to rzeczywiście optymalnie. Kiedy ogląda się takie pchnięcia, takie skoki, myśli się, jaka to jest prosta konkurencja. Trzeba tak zrobić, ale niestety jest bardzo skomplikowana, ale... Myślę, że przyzwoicie i to jest rezultat, od którego Ewa Swoboda będzie wychodziła. Teraz trzeba spokojnie, tak jak powiedziałem wcześniej, skorygować, wyciągnąć wnioski i powoli odejmować. Do Mistrzostw Europy został prawie jeszcze miesiąc, więc jest sporo czasu, żeby formę idealnie wyszlifować. Tymczasem Ernest Obiena, rekordzista Filipin, 5,86 już dzisiaj, fruwa niesamowicie. Ten zawodnik w tym roku odnotował w hali ogromny postęp, ogromny progres. Zapasem Igrzyska Olimpijskie i tak naprawdę pojawia się kolejny kandydat do walki o bardzo dobre miejsce w finale. No i wróćmy właśnie do Ewy Swobody, która, widzieliśmy ją jak wygrywała w czasie 7,22 sekundy. Oczywiście w tym pierwszym swoim starciu uzyskuje najlepiej. Zadowolona Ewa Swoboda, choć zadowolona nie do końca, jak słyszeliśmy, chce biegać szybciej. No i cieszę się, że Ewa dojrzewa, że szuka tych wszystkich elementów, które, jeśli zostaną usunięte, pozwolą biegać szybciej. No a teraz Ernest Obiena i widzimy rewelacyjnego Filipińczyka w ostatniej jego próbie nieudanej, a zatem 5 metrów i 91 centymetrów. Jeszcze nie tym razem, ale to, czego dokonuje Filipińczyk, na pewno jest jednym z ważniejszych wydarzeń tego sezonu. Skoczył po raz kolejny, pobił rekord Polski 5 metrów i 86 centymetrów, a zatem wiemy, proszę Państwa, że zwycięzcą konkursu jest Sam Kendricks. On opuścił 5 metrów i 91 centymetrów. Zobaczymy, jaką wysokość zadysponuje Amerykanin pewny już zwycięstwa. Tymczasem posłuchajmy Michała Haratyka, który już jest drugi na świecie. Zyskuje swój najlepszy wynik w sezonie. Bohaterem tego konkursu jest również Filipińczyk Obiena, który wynikiem 5 metrów i 86 centymetrów po raz trzeci w tym sezonie o kolejne 6 centymetrów poprawił rekord Filipin. Filipińczyk o tyczce skacze 5 metrów o 86 centymetrów. Wielkie ukłony dla trenera Pietrowa. Tak jest. I też jedno nazwisko jeszcze należy wymienić.